rozmawiamy z kapitan UKS Koliber Ostrzeszów, Nadią Ambroże. Jak uzgodniliśmy, mogę do pani Nadii zwracać się per ty, więc tak będę zadawała pytania. Nadia, zagrałyście przed chwileczką z Kaliszem bardzo fajny mecz. Co się stało, że taka odmiana w porównaniu z meczem z Komornikami? Myślę, że bardziej nas trener zmotywował, my się bardziej zmotywowaliśmy do tego, żeby lepiej grać. Był bardzo duży doping i po prostu dobraliśmy sił i tyle. Ty jesteś zawodniczką kompletną. Z tego, co ja widziałam na boisku, to twardą ręką rządzisz drużyną. Dziękuję. Z każdą dziewczyną pogadasz. Dziękuję. Jednocześnie i atakujesz, i bronisz. Masz świetną zagrywkę. Z rozegraniem również sobie radzisz. Jak długo ćwiczysz siatkówkę? O matko, teraz będzie 4 lata w kwietniu? W kwietniu będzie 4 lata, tak, tak. I zaczynałaś rozumieć od mini siatkówki? Tak. U nas w szkole zaczęłam od mini siatkówki, tak. Dokładnie. Teraz przyszłaś do młodziczki? Tak. W przyszłym roku już kadetka? Czy jeszcze młodziczka? Kadetka. Już kadetka. Chcę właśnie się rozwijać bardziej, żeby dostać się do jakiejś takiej drużyny bardziej mocniejszej, żeby się po prostu rozwijać bardziej z sąsiadkówką. Tutaj grasz na pozycji atakującej. Czy to jest taka twoja ulubiona pozycja? Aczkolwiek widziałam, że w przyjęciu również pomagałaś koleżankom. No atak to jest mój główny taki jakby atak. To coś takiego mogę powiedzieć. Okej. Rodzice cię motywują do grania w siatkówkę? Bardzo, tak. Wspierają cię? Tak, bardzo się wspierają. Mama na przykład mówi, że możemy zaprosić wszędzie, nawet do Wrocławia możemy zaprosić na treningi, tak więc jest duża motywacja, naprawdę. I tobie się to dalej podoba? Tak, bardzo. Nie było problemu w czasie pandemii, żebyś nie przychodziła na treningi? Nie, nie. Coś w domu też sama ćwiczysz? Czy... Tak, tak. Mam piłkę do siatkówki, ja obijam własne. Z siostrą sobie obijam, z mamą niekiedy, tak więc jest dobrze. Super. A pozostałe koleżanki, jak oceniasz ich grę dzisiaj? Bardzo dobrze grały. Tak naprawdę, bardzo dobrze grały. Nie narzekam. To w takim razie życzę ci powodzenia i dziękuję twojej drużynie w kolejnych meczach. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.